Witam, witam kochani z tej strony. Mocny Egregor z kanału Mocny Egregor na YouTubie. Pytacie się, czy ktoś do mnie jest podobny. Tutaj, słuchajcie, tutaj pokazuję zdjęcia. DiCaprio, wszyscy ci Bjorn, ci inni, którzy grali tych Wikingów z Upadłego Królestwa, Brad Pitt. No wielu, wielu, wiele, wiele osób najczęściej. Najczęściej osoby są podobne do mnie, które grają Wikingów, tak? Które grają Wikingów, czy tam jakichś tam przywódców, czy innych. Możecie tam zrobić zestawienia do moich zdjęć, oni będą podobni. Pytacie się też mnie, czy tam, no mówię, jakieś tam dochodzą mnie sygnały odnośnie tego, skąd wiem o tych rasach, o tych innych rzeczach. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rasy. Miałem taki epizod w swoim życiu, że po prostu wiedzę o rasach, znaczy też niepełną, tak, została mi przekazana w formie rozmowy, tak, z moją przyjaciółką. Jeśli chodzi o jakiś tam zakres, czy inne rzeczy. Ta osoba nie ma żadnej szkoły, kochani. Nie podpisywałem żadnej klauzuli na wyłączność, tak? To była tylko forma wymiany, która trwała między nami. Ja tam przekazywałem jedne rzeczy, ona mi przekazywała inne. Powiem wam tak, ta osoba zainspirowała mnie do dalszych poszukiwań. Wiele razy odkryłem sam, tak jak. Czy z pomocą innych znajomych, przyjaciół, tak? Tak jak rasę pająków, inne rasy, zacząłem po prostu sam to odkrywać. Później odkryłem też, słuchajcie, naukę, która o tym opowiada. Także to nie są jakaś wyłączność kogoś, to nie są jakieś tam rzeczy, bo jest nauka, słuchajcie, frenologia. I ta nauka dokładnie mówi, że zresztą kojarzycie też te zdjęcia, że tam Niemcy w obozach badali czaszkę i na podstawie tego wypisywali jakieś rzeczy, tak, segregowali ludzi. Frenologia opowiada o tym właśnie, że na podstawie wyglądu czaszki możemy doszukiwać się pewnych cech charakteru, pewnych zgodności. To zostało, słuchajcie, jakiś czas temu wyrzucone z uczelni, i teraz to jest niby, że pseudonauka, tak? Nikt się do tego nie przyznaje. Do dokumentów ciężko dojść, bo trzeba mieć jakieś tytuły naukowe, dopiero wtedy jest dostęp gdzieś tam w bibliotekach do tych książek. Tak ograniczyli po prostu dostęp, żeby ludzie nie mieli tej wiedzy, tak? W tym zakresie. Tak to po prostu wychodzi, tak? Jeśli chodzi o rasy, jeśli chodzi o inne rzeczy, ja odkrywam, ja cały czas zmieniam to, co mówiłem rok temu. Często, słuchajcie, odkrywam nowe sprawy, cały czas zmienia moje podejście, jestem poszukiwaczem, tak? Także to, co mówiłem rok temu, może być niespójne z tym teraz, ponieważ ja się rozwijam, tak? No właśnie, ale jeżeli chodzi o rasy. No właśnie, to mam tyle do powiedzenia. Nie podpisywałem żadnej klauzuli na żadną wyłączność z nikim, tak? Na żadną wiedzę. Także, no mówię, to była forma rozmowy, wymiany informacji. No właśnie, ta pani nie ma żadnej szkoły. Jest cała nauka, która się tym zajmuje, ja to dopiero później zacząłem, słuchajcie, odkrywać inne rzeczy, także no tak to wygląda, tak? Tak to wygląda, ja jestem sam, słuchajcie, poszukiwaczem, cały czas wynajduję coś innego. Także jeżeli macie jakieś pytania czy inne rzeczy, to nie są żadne cuda, to co pokazuję, to co mówię, czy o drzewie życia, czy o innych sprawach dotyczących Atlantydy, innych rzeczy. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam na kanał Mocny Egregor na YouTubie. Dzisiaj dalej prowadzimy dyskusję na temat Zakopanego i rzeczy związanych z Zakopanym, które dotyczą drzewa życia. Także zapraszam was
serdecznie, kochani, na kanał Mocny Egregor na YouTubie.